poznaniu.pl. Poznań w minutę. Wielkopolscy rolnicy zapowiedzieli na czwartek 4 kwietnia demonstrację pod biurami poselskimi. Chcą tam przejechać traktorami. Będzie to 7 miejsc w różnych częściach Poznania. To może oznaczać spore utrudnienia w ruchu. Protest ma trwać od godziny 10 do 14. Podczas rutynowej kontroli policjanci z Poznania znaleźli w busie blisko 130 kg narkotyków wartych ponad 5 milionów złotych. Mężczyzna tłumaczył stróżom prawa, że nic nie wie o pochodzeniu narkotyków. Został jednak zatrzymany. 31-latek na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia. 15 osób trzeba było ewakuować nad ranem z mieszkań przy ulicy Wrocławskiej. Powodem był palący się śmietnik i wydobywający się z niego gryzący dym. Po ugaszeniu pożaru i oddymieniu klatek schodowych mieszkańcy mogli wrócić do domów. Wynikiem 1-1 zakończył się ostatni w 26. kolejce rozgrywek Ekstraklasy mecz Warty Poznań z Zagłębiem Lubin. To trzecie z kolei spotkanie Zielonych bez zwycięstwa. Warciarze po tym meczu są na 13. miejscu w tabeli.